Siemano wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w GTA San Andreas. I w poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętacie, rozbijaliśmy Caligulę, robiliśmy napad na Caligulę, stąd też jak widzicie teraz mamy tutaj między innymi bomby, mamy też dużo broni, które dostaliśmy, przez co możemy Rockstarowi w sumie dziękować, bo dzięki temu nie musieliśmy i nie będziemy musieli już chyba przez jakiś najbliższy czas kupować broni. Także wiecie co, została nam tylko misja, tylko ta misja od CJ, już praktycznie kończymy grę, bo zostało nam tam 5 misji. Ta misja jest tam chyba w posesji Mad Doga, z tego co mi się zdaje, także myślę, że pojedziemy sobie na lotnisko, weźmiemy samolot i od razu tam pociśniemy. Myślę, że zrobimy dzisiaj z dwie misyjki, tak mi się kurde zdaje. Wow, nie chciałem panią przejechać, przepraszam. Także tak to będzie kurde wyglądać w dzisiejszym odcinku. Kurde, już nie mogę się doczekać piątki GTA, bo już niedługo trailer kolejny, już mi chuj strzela jak widzę te trailery, po prostu już bym chciał grać w tą grę, już bym chciał nagrywać dla was, a tu nie, muszą po prostu robić smaczki takie właśnie, masakra to jest po prostu. Ale dobrze, bo jeszcze tam chyba 19 dni, już po prostu odliczanie jest kompletne. Już grę pewnie mają zrobioną dla wszystkich, dla mnie też. Gdzie ten samolot? No nie gadajcie, że DDoS-em mamy lecieć. DDoS-em, dildem mamy lecieć. A tam w sumie. Czemu nas pały cały czas gonią? Jak przecież kurde, już powinna zniknąć ta gwiazdka. Dobra, lecimy od razu tam. Bo wystartujemy, no. Tutaj nie ma w ogóle kół jakich, co by można było je schować w ogóle. Ale właśnie ten Dodo jest o tyle dobry, że można nim robić coś na przykład tego typu, patrzcie. Dobra, nie będę tego teraz robił. Lecimy nad posesję Mad Doga. Zobaczymy co tam będzie się działo. To w tej misji chyba z tego co mi się zdaje, znaczy z tego co patrzyłem, to teraz będziemy Hydrę kraść z wojska, także może być lekko hardkorowo, ale zobaczymy zaraz. Tak mnie zastanawia, czy chcielibyście później w ogóle, możecie napisać też w komentarzu, czy chcielibyście jakieś, nie wiem, odcinki ewentualnie po skończeniu fabuły San Andreas właśnie. Nie wiem, co to mógłbym w ogóle robić, mógłbym też live'a jakiegoś zrobić San Andreas, zobaczymy. Ale możecie napisać, czy byście coś chcieli, jeżeli byście coś chcieli, to możecie też pomysł podać jakiś. Nie widzę, najmniejszego problemu tutaj. Ja jestem otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje od was. Wow, jaką mamy posesję teraz. To jest teraz nasze, tutaj mamy siłkę. Tamten dom też możemy sobie kupić, żeby było takie bogactwo, że mamy dwa domy, wiecie. Pionozlot, właśnie będziemy kraść tego, tą Hydrę. Mad Dog tutaj nadaje nowe bity. Oh, you mank mongrel! Oh, sorry! You shouldn't be choking the gecko in the first place. Remember what happened to that gig in Hamburg? That groupie loved it! That wasn't a groupie, that was a roadie! But she had great tits! Whoa! Gay party? Hey, what happened? Hey, what the sound's that? I don't know, bruv. It all just went. You fucking shite, you RP. I can't be held responsible for dodgy gear, alright? Come on, keep it together, man. You can't fuck with us, Flo. Finally, I thought I'd never get through to you. What the f... What's Torino? This? Is that you? What's happening here? Torino? Listen, you gotta pull one last string. Hold up, mate, look, okay? Hold up, one second. Communists at the gate, Carl. I'm tired of this, Torino. I'm outside. Let's take a ride. Now I'm hitting things. Fuck me. Hey, I gotta get out of here. You got this? Nie ma problemu. Hey, dog, I gotta go hit a marketing meeting. I'm gonna catch you later. Right, my name goes, sunshine. Yeah, sweet as. Come on, you having that, Macca? You having that? I'm gonna die in the eye of the storm. That's my death. Ciekawe, co tam w ogóle u Woody'ego. Chyba będzie jeszcze jakaś misja z nim, tak mi się zdaje. Torino, kurwa.
Mam głodość, szczerze powiedziawszy. Mogliby już uratować tego Switcha. Chociaż będziemy go chyba w następnej misji ratować. Z tego co mi się zdaje, bo to już ostatnia misja dla Torenu, w której coś dla niego robimy. I właśnie tu będziemy musieli chyba Hydrę ukraść. Tylko ukraść samolot. Would I shit you, Carl? There's a boat. All the gear you'll need is on board. I'll keep you briefed as you go. I ain't coming back from this one, am I? Yes, you are. Don't be ridiculous. Here, take this earpiece. Trust me, do as I say. You'll be home for a blowjob and a bologna sandwich. O, tylko ukradnij Hydrę, tylko. Pff, z wojskowego jakiegoś tam statku. Pff, tylko, lightowo. Przecież CJ jestem, to tutaj nie widzę najmniejszego problemu. Mogę robić to, co ten chuj chce ode mnie. O kurde, to będzie ten chyba tutaj właśnie w SF, co kiedyś wpłynąłem tam przypadkiem. Ten statek, no właśnie, to jest to. Jakby tutaj podpłynąć, żeby nas nie zauważyli. Płynąc zdołamy za... jebać to. Przepłyniemy. Ale będzie akcja teraz. Fajnie, że można sobie broni w wodzie zmieniać. Fajnie. Nie wiem jak to CJ robi, ale fajnie. Będzie trzeba nurkować. No dawaj, dawaj CJ, dawaj. Okej. Co, zauważyli nas? Nie. Rakiety, kurwa, my będziemy w wojsku taką akcję serio robić? Ja w to nie wierzę, co my teraz robimy, po prostu nie wierzę w to. Patrzcie, niczym Splinter Cell Blacklist, przekradniemy się. Nie wyszło nam to troszeczkę. Ale może nam się teraz uda. Okej, teraz tu, tu. Dobra. Ja, faktycznie jak w Splinteru. Tego typka, co tam siedzi, moglibyśmy zdjąć sobie. Dobra, nie chciałem. Nie chciałem. Nic robić, ludzie. Nie chciałem, żebyście mnie zauważyli, przecież kurde, wiecie o tym. Dużo tych wartowników tutaj? Wow. Jeden. Jeden zdupcił Hydrą. Gdzie ta Hydra moja? O, gdzie ona jest? Tu jest, ta. Nie, tam musimy iść po nią. Oni są tam na dole, to tam mam ich w dupie w sumie. Nie udało mi się ukraść Hydry? Serio? O kurde, wiecie co, wczytamy grę. Czemu ja sobie... A, nieważne. Czemu ja sobie nie zapisałem tej gry? Hm? Kurwa, dajcie mi samochód, ludzie. No, dawaj ten samochód, babo, Jezu. Nie umiesz go dać po prostu? Pojedziemy sobie tam może samochodem teraz. Mógłbym wam skrócić to, ale mi się nie chce ciąć tego, więc musicie się pomęczyć po prostu chwilkę. Około minuty, dwóch, zanim dojadę tam. I ruszymy faktycznie tam po Hydrę. Miejmy nadzieję, że nam się to uda teraz. Miejmy nadzieję. Teraz trzeba będzie się tam faktycznie jakoś kurde przekraść, zobaczymy, może nam się to uda. Ale zobaczymy, bo raczej nam się to nie uda się przekraść, bo wiadomo jak ja mam styl skradania się. Czyli po prostu mój styl skradania się to jest styl Rambo. Czyli po prostu napierdalam na pałę i najlepiej jest tak się skradać moim zdaniem.
Nie no, tak serio to nie wiem czemu, ale nie wychodzi mi skradanie w większości gier. Coś pewnie źle robię. Kurwa, jeszcze samochód niech się podpali przez tych debili, bo jeździć, no. O tym mówiłem właśnie. Ja poproszę samochodzik taki, mógłby mi spasować. Patrz, jeden wybuch i wybuch następny, jeszcze pewnie wybuchnie trochę. Tu jest nasza chata, ta. Dobra, jedziemy tędy. Pod prąd, damy radę. W sumie to tak nie jest zbyt daleko z LV tutaj do naszego domu. Bliziutko nawet. Wow, wow, wow. Tędy można by było wpierdolić się. Można by było. O, damy radę, CJ, dasz. Albo i nie damy rady, kurwa. Jebać fizykę. Okej, patrzcie na to. Uda nam się. Gdzie my jedziemy w ogóle? Co się kurwa dzieje, żebyśmy tylko nie spadli? Dobra. Idealny parking. Tu by nam się safe przydał, nie powiem, że nie. Gdzieś tu musi być safe, tylko mi się go nie chce szukać, a tam jebać safe. Dobra, przewidźmy tą cutscenkę tak na szybkiego. To też możemy przewinąć na szybko. To też. I możemy się wpierdolić do tej łódki, podpłynąć. Wow. Po tą hydrę. Jebać marynarkę, jedziemy ukraść ją. Znaczy nie marynarkę, tylko tą hydrę. Patrzcie, jak na mnie zmiota teraz. I tak nam nie pomoże, to w czym on nam chce pomagać? Pff. Na bombę. Patrz, jak zajebiście ta woda wygląda. Faktycznie fajnie wygląda. Nie wiem, czemu przypomina mi tą Bridera dwójkę. Ale taki jebitny ten wygląd wody. Wow, i znowu już po raz kolejny musimy się kurwa silnie podkraść do nich, patrzcie. Tylko jakbyśmy tam kulką strzelili w nich, to oni nas by przecież zauważyli. Jakbyśmy łódką wjechali, to by był lekko zbyt chujowy pomysł łódką tam wjeżdżać w nich. Może po prostu się spróbujemy podkraść. Patrzcie na te ruchy CJ-a, patrzcie na to skradanie się, patrzcie na to, jak kusną sobie na kolanie. I kurwa, skradanka 100%, człowieku. Splinter Cell, Tom Clancy's jak nic. Nawet lepiej niż Tom Clancy's. Normalnie bym tego gościa na tym wózku widłowym zabił, ale coś czuję, że to mi tak zbyt prosto by nie poszło. Okej, okay, przekradliśmy się tutaj. Gdzie teraz? Coś mi się zdaje, że tu ktoś będzie. Tam stoi ktoś chyba, nie? A tam wejdziemy po tych schodach. Sprawdzimy, czy czasem tutaj kogoś nie ma, ale tu mieliśmy chyba na piętro minus zejść. Minus jeden. O, i tutaj coś jest na tym piętrze do załatwienia. Chyba alarm mamy wyłączyć, czy tamte rakiety nawet. Tego sobie zostawmy w spokoju typka. Tutaj przykradniemy się. Tu jeszcze jeden będzie, jednak go chyba trzeba będzie wyeliminować, jak mi się coś zdaje. Dobra. Ja już to wyłączam. Wyłączyłem. Ukradli jeden z wojskowych odrzutowców, tylko jakby on tu był gdzieś jeszcze. Na mnie jakby czekał. Ja muszę wyjść w ogóle na piętro up. Dobrze, CJ, silny parkour. Trochę chujowa chwila na parkura, ale... Na piętro. Kurwa, hydra nam jedna spierdoliła. Gdzie jest następna? Tam gdzieś.
O, tu jest Hydra. Dobra, dobra, weźmiemy ją. No, wsiadaj do niej CJ szybciej. No, jak nie, nie mam lecieć? Numer 2. Nie wiem, kurwa, jak tym lecieć. Kurwa, jak tym sterować? Aha, te dysze się układają, tak, rozumiem to. O co w tym chodzi w takim razie? Wiem, że mi siedzą te, ale jak mam ich strącić? Tam mamy dolecieć? Gdzie my mamy tym dolecieć w ogóle? O kurde, co to jest? Jak ja mam tą hydrą ich tam zestrzelić? Hmm? Nie wiem, jak mam sobie w ogóle... Wiem, jak wycelować w nich, w te statki, co tam są. Tylko nie wiem, jak je po prostu zestrzelić. No tak, to chyba tego nie zrobimy, nie? No raczej... Kurwa. Wiem, że lewym przyciskiem myszy się flary wystrzeliwuje, dobra. To ogarniam w miarę. Wow. To jest coś jak fałtol. Dobra, ogarniam w miarę ten system. Czekajcie, teraz do góry wyprzemy. Teraz jesteśmy jakby helikopterem. Jakim tutaj mam do nich niby zestrzelić ich? Dwójko mnie, jedynko mnie. Te są wydechy tak ustawione miarownie. Jak ja mam ich niby zestrzelić, hm? A, kontrolę, dobra, ogarniam już. Dobra, dobra, ogarniam, tylko sobie teraz wylecę tak, żeby tutaj znowuż mi się pojawił celownik. I zestrzelę sobie ich tak na szybkiego. Kurde, strasznie ciężko się celuje tą hydrą. Dobra. Trochę do tyłu. Kurde, jak się ciężko steruje tą hydrą, ja pierdzielę. Może jednak zniszczmy tamten samolot, ha? Co wy na to? Okej, chyba poleciały do niego rakiety, no na to wygląda. Teraz może tamten. O kurde. Czyżbyśmy się palili? Nie, chyba jeszcze nie. Okej, okay, teraz pasowałoby ustawić te wydechy tak,
Wow, dobra. Chciałbym zestrzelić te odrzutowce, ale mi to tak trochę nie wychodzi. Są ustawione wydechy tak, jak powinny być? Chyba tak, no nie? Och, kurde, udało nam się. Kurde, nie no, faktycznie sterowanie hydrą akurat nie jest zbyt prostą czynnością, powiem wam szczerze. To jest coś jak, kurde, to jest fałtol po prostu, on ma takie, kurde, wydechy w ogóle dziwnie ustawione, że to jest masakra tym latać. Wprowadź samochód do hangaru. Jak mam tym samolotem tam niby podjechać? No nie no, tak tego raczej nie zrobię. Aha, bo chyba musimy wydechy ustawić tak odpowiednio, nie? Jaki on ma w ogóle rozpęd ten samolot? Teraz hydra zawsze będzie dostępna w twoim hangarze. Dobra, 50 tysięcy siadło. Ale skoro lecimy tą hydrą, to lećmy ją już. Wow! No, to sterowanie hydrą to jest masakra, powiem wam, masakra. Zrobię sobie jeszcze jedną misję od CJ, tak mi się zdaje. O, raz zrobimy sobie, bo to będzie chyba teraz misja od Mad Doga, znaczy z Mad Dogiem coś związane, chyba nawet z Udzielokiem, nie wiem już. Nie pamiętam, zaraz zobaczymy, albo będziemy już Sweeta wyciągać. Już nawet, kurde, nie wiem. Nie no, ale faktycznie to sterowanie tą hydrą. Na początku nie ogarnąłem w ogóle jak ustawić silniki, tak żeby ona tam jak helikopter się zachowywała, żeby w pionie latała. I dlatego miałem problemy. Później w ogóle nie wiedziałem jak strzelać by było tutaj najlepiej. Wtedy to już była masakra. Widzicie, ona teraz już jest z helikopterem. Yes, ladies and gentlemen, it's time again. The home of the rare groove presents real funk for you. The funk that makes you want to shake your hips up and down, in and out, in and out, in and out. No wysiadaj, CJ, wysiadaj. Dobra, hydra idealnie praktycznie zaparkowana. Idealnie, ale to tylko praktycznie. Zobaczymy, coż tu będziemy chyba tego wyciągać faktycznie. No, Sweeta będziemy wyciągać. Hello, boss man. Taking care of business, I see. Torino, fuck you. Almost lost my life out there for you. I got just one tiny little thing for you to do, and then I'm out of your life forever. You know what? I'm tired of your fucking little jobs. Ah, will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Answer it. Hello? Carl, Smee, Sweet. Oh, Sweet. I don't know what happened. They just released me. No idea what's going on. But I'm in the square outside the precinct in Commerce. All right, you hold tight. I'll be right there. All right. So what was that little job you was talking about, Torino? I just want you to go pick up your brother. Get out of here. No, czyli jednak Torino dotrzymał swojego zdania, tak jak mówił to wcześniej. Obiecał nam, że będziemy mieć brata z powrotem w domu, więc raczej tak będzie, no nie? Bo jedziemy po niego teraz. Już nawet nie pamiętam, bo do tej misji chyba nie doszedłem w ogóle, też do hydry nie doszedłem. Chyba. Tylko pamiętam sobie właśnie to, co przed chwilą, znaczy niedawno temu czytałem na GTA Pedii, to tam właśnie teraz będziemy tereny przejmować.
teraz odpowiednia misja do klimatu, tutaj powrotu na Grow, bo wracamy chyba teraz na naszą dzielnię, nie? Najpierw posłuchaj ta do pierdla, tylko nie rozwalmy tego samochodu, bo on jest fajny. Jest czarny. Jak CJ. Ja pierdolę. Czemu ta rampa była ustawiona tak centralnie na ten budynek? Tego nie ogarnę. Jakieś bugi? Nie wiem, czy ona tak powinna być ustawiona. Wow, kurwa. Nie wiem, czy ona tak powinna być ustawiona. Ja to jednak nie umiem, kurwa, faktycznie jeździć w tym GTA w ogóle. Mimo tego, że już tyle w tą grę gram, to nie umiem. Okej, no i co usłyszał? Ciekawe, jak tam mu się dupa czym. Siedział pewnie z jakimiś cwalami w pierdolu. Hey, man, we are to our new spot. We got a mansion, sweet. We've been putting in work and shit is going well. We got a stake in the casino. We got some insane shit in Fierro. We get into the rap game. Hey, man, let me get you some new clothes. Come on. New clothes? Nigga, what the fuck is this bullshit? What you mean, man? What's mine is yours, and you know that. You never did get it, did you, Carl? I need to go check on things in the hood. Man, that's the problem. You always a perpetrator, running from what's real. Hey, man, shit's fucked up there. You don't want to be in the hood? No, that's exactly where I want to be. What you done for our hood? Man, what the hood done for me? Always dragging me down. Ever since I got out the hood, shit been cracking. That's everybody dream to get out the hood. Man, you sound just like Smoke right now. All right, man. You hard. I'ma show you what's going on in the hood. No, kurwa, tam jest pato ładne na dzielni. Tam jest, kurwa, ładna masakra. Widzicie, praktycznie całą grę nie widzieliśmy Sweeta, bo tylko na początku było, od kiedy to wypierdaliśmy na wieś, więc już pewnie CJ-owi się smutno, kurwa, zrobiło totalnie. Wow. Dawno tu nie byłem, bardzo dawno temu, bardzo. O, tutaj jest ta Penis, czy Denis, nie wiem. Chyba Denis. No, to zajebista dzielnica. Grow Street. To jest, kurwa, to. Tylko to już nie jest dzielnica. Kurwa, co to zdało? Look like base heads and took over the spot. Let's go home. This is home, man. Get these fuckers out of mom's house. You was born in there. Damn. Zabij wszystkich handlarzy. O kurwa. Nie będę mógł z niego korzystać? Wow. Dobra, kurwa. Siemano, przyszedłem oczyścić grow pedale. Co tam? Ho, kasiora z dealerów. To lubię. Ej, ten coś ucieka. Run, nigga, run. Drop, motherfucker, drop. Kurwa, sweet, przecież nie umiesz biegać z tymi oburzynami. Run, nigga, run. Yeah. Jebać czarnych. Znaczy nie, czarnych też można. I białych. Czyścimy dzielnie z dealów tak zwanych. Ogólnie rzecz biorąc, to jak na taką małą dzielnię, tutaj w chuj dużo tych dealerów jest, kurde. Zawsze nie było ich jeszcze. Znaczy nie zawsze, bo zazwyczaj nie było ich tak dużo. Rannega. A teraz odbij dzielnicę. O kurwa, zaszczel paru białasów. Już się WG zaczęło? Sprowokowałeś WG, dobra. Drop, motherfucker.
Gdzie jest pasek zdrowia tutaj? Czy to jest Penis? Znaczy Denis? Ludzie na ulicach będą rozmawiać z Karlem. O kurwa, gdzie są białasi? Jeszcze tu będą, nie? Z tej strony będą na nas nachodzić. No raczej ta z mostu. Jeszcze tu jedzie nega Karl. Przetrwa... A nie, to dobre, to tam, no tamtą dzielnię oni jechali widocznie. Przetrwaliśmy pierwszą falę. No, ja chcę przetrwać wszystkie fale, kurwa. To jest jak Plants vs. Zombies. Tylko, że Grow Street Style... O kurwa, o kurwa. Chciałbym sobie trafić. Oczywiście mi się nie udało. Oczywiście, bo kurwa... A ja pierdol. No nic, wiecie co, dobra. Chyba skończymy tutaj ten odcinek. W każdym bądź razie ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku, w którym to będziemy robić właśnie tą misję tutaj na grą, więc cześć wam wszystkim.